czują w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56. Zapraszamy na modły do Świętej Anny, tutaj po schodkach, czy tutaj na trawie, na poboczu, z tyłu, od tyłu. Świętą Annę i masz już kolumnę Zygmunta, a przed kolumną Zygmunta, a nad trasą WZ przecież jest Święta Anna. Zapraszamy. Przecież jest Święta Anna. Zapraszamy, zapraszamy. Dużo głosów, dużo twarzy, dużo ludzi. Tak samo dużo jak kiedyś, kiedy w czasie apostoła Pawła, to jeszcze był też pierwszy wiek, ale to wcześniej było. Ta tradycja się wzięła w szczenie najpiękniejszej kobiety na świecie, o największych piersiach na świecie, golich piersiach w liczbie 16, gdzie apostoł Paweł w Efezie starożytnym 3 lata jak był, to musiał stamtąd uciekać, bo z powodu religijnego chcieli go zamordować, apostoła Pawła. Z powodu religijnego, tylko dlatego, że głosił prawdę, apostoła Pawła chcieli zamordować. Musiał uciekać po 3 latach, ale apostoł Paweł i tak nigdzie nie mógł siedzieć, proszę Państwa, w jednym miejscu. Ruchy, 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 ruchy. Apostoł Paweł był misjonarzem międzynarodowym. Nie tak może jak Piotr Kopciuszek, który resztce Żydom głosił w starożytnym Babilonie. I tam właśnie wszędzie Żydów było pełno. Resztka Żydów w starożytnym Babilonie. Tam głosił Piotr Kefas. Natomiast ten Piotr Kefas nigdy nie był w Rzymie, bo apostoł Paweł, jak w Rzymie tam był, to pozdrawia cały zbór. Apostoł Paweł pozdrawia liście do Rzymian we wszelkich listach. Pozdrawia tych tam braci w Rzymie. Nigdy nie pozdrowił Jedotra, bo jednak w Rzymie jego nie było. Nawet gdyby był, gdyby przejeżdżał przez ten Rzym, to by wspomniał słowem chociaż. Nigdy słowem nie wspomniał Piotra, bo nie był nigdy w Rzymie, nie ma żadnych śladów. Natomiast starożytny Efes nam tutaj się może bardziej kłania i placki Izydy, Artemidy Efeskiej, proszę Państwa. Także 8 godzin procesja trwała. Od sama procesja, celebracje, a modlenia, celebracje, procesja. No to bardzo dużo było krętaczy wśród tej procesji, złodziei było wśród tej procesji, jak zawsze tam, gdzie dużo ludzi. Tak samo i tutaj, jak szła parafia, jak procesja szła i cała parafia od świętej Anny i dookoła, to stał profesor socjologii i mówi: patrz, że temu Zelenskiemu spod pach śmierdzi, jak niesie ten krzyż. Ja mówię: słuchaj, no bo Zelenski się nigdy nie domywa i ładnie wygląda, no ale o co chodzi? No, taki sam, na takiego samego trafił. Ci faryzeusze, którzy chodzą w jasnych szatach, spotykają się z tymi faryzeuszami, którzy chodzą w ciemnych. On akurat w czarne koszule się ubiera. Kapelusze takie wielkie, na czarno się Zelenski. Ale ja mówię: panie profesorze socjologii, ale że pan wyczuł smrody spod pachy, jak ktoś idzie na ulicy, to jest niezwykle umiejętność, indywidualność. On mówi: no tak to stwierdziało, że po prostu nie wiem, po co on z tym krzyżem chodzi, bo to jest wstyd. A ja mówię: a po co tam stoi, się pan gapi, czas traci? Trzeba do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego tutaj zejść na poboczu, niżej na Dobrą 56 z powrotem. I tam super książki są, poczytać na miejscu, po tytułach, to w środku, na boku i do widzenia. Pobłogosław.